Cześć wszystkim, dzisiaj gość bardzo specjalny na pełnej Kulturce, Lica. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I jak się masz wczoraj? premiera nowej płyty Flapjack Sugar Free jak, jak pierwsze, pierwsze przyjęcie znaczy, pierwsze głos od fanów to było na pewno ważny dzień wczoraj natomiast wyjątkowo przy tej płycie jak w mojej historii nagrywania to mi się rzadko zdarza ale przy tej płycie zdarzyło się tak że półtorej miesiąca przed premierą już mieliśmy płyty fizycznie mhm. i byliśmy tak poruszeni tym wszystkim jak nam się udało to wiesz ostatecznie jak to wygląda jak to brzmi wiesz że nie chcieliśmy tego kisić i zrobiliśmy przed sprzedaż, to się no. preorder nazywa, no i już miesiąc przed premierą wysyłaliśmy takie płyty z autografami, nie? I, i po prostu nie chcieliśmy, już nie mogliśmy się powstrzymać, żeby tego nie wysłać ludziom. Nie? Do, od wczoraj jest już na wszystkich streamingach, oczywiście ci, którzy docenią to, co robimy, to zdają sobie sprawę, że studio, koszty tego nagrania, tego wszystkiego to w dużej mierze to jest pokrycie z płyt. Więc ci, którzy doceniają potem na podstawie streamingów, bo nie chcą kupować kota w worku, przy, mogą do nas. Do sklepu zawitać i, i taką płytę y, z autografami u nas nabyć. Nie? To nas na pewno nam to pomoże, a, a oni to też jest fajnie mieć w ręku taką płytę. Jestem jeszcze z tego z tych lat, kiedy wiesz, się kupowało, się włuchał, jak to pachnie. To ła, wiesz, y, Można docenić te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Wiesz, ta książeczka, jak jest fajnie zrobiona też w stylu lat 90. Mm. Tutaj Dominik y, Ostrowski jego ojciec przeważnie nam robił, od, od wielu lat nam robił yy, Gulczas zdjęcia do okładek, a teraz Gulczas mówi a niech mój syn spróbuje. No i jego syn całą okładkę złożył, co się bardzo rzadko zdarza w moim przypadku, bo przeważnie ja chcę mieć nad wszystkim pieczę, tak jak już widziałeś przed nagraniem, że cały czas wszystko robię. A tą okładkę rzeczywiście zrobił od samego początku yy, Dominik i byliśmy bardzo zadowoleni. Yy, no i, i to, to, jest, to jest taka wartość dodana, bo co jest w tej książce co jest na płycie, to się bardzo uzupełnia, więc warto mieć taki egzemplarz. Nie? Jasne. Powiedziałeś o tym takim ciśnieniu artysty, bym powiedział. No, no bo zawsze się zastanawiam, jak, jak oni to robią, że oni mają nagraną płytę i później muszą rok czy półtora roku czekać, zanim będą mogli pojechać w trasę i wydać tą płytę. Bo się słyszy, że są kolejki, jeżeli chodzi o winyle i tak dalej. Znaczy, winyl to rzeczywiście, produkcja winyla to jest dłuższy czas i my mamy zaklepaną kolejkę, także przed świętami jeszcze winyl tej płyty, Sugar Free, się ukazał. Ale czekamy nie z tego powodu, że, nie, że czekamy w kolejce, tylko, tylko z tego powodu, że na ostatniej stronie, bo będzie dwupłytowy album, na pierwszych trzech ABC stronach jest ta płyta, a na stronie D będą remiksy ludzi, którzy pobierali. U nas na Facebooku jest link do tego, żeby pobrać sobie takie wiesz, ślady z tych nagrań, utworu Weterans, i można zrobić remiks. Już dostaliśmy dużo fajnych remixów, niektóre myśleliśmy, że o ten będzie na pewno potem przychodziły jeszcze lepsze i, i lepsze. I, I teraz czekamy do końca września, aż wszyscy nadeślą te swoje propozycje remixów. No i właśnie. Ci nasi słuchacze, którzy najlepiej, nam się najbardziej będzie podobał remix, będziemy umieśc umieścimy na winylu. Nie? Dlatego Aha. ten winyl dopiero będzie po święt przed świętami. Jasne. To może słów kilka o okładce, bo historia Flapjacka jest taka, że zawsze gdzieś tam te okładki musieliście fizycznie wykonać, zdjęcie jakiegoś przedmiotu. Tak. Pamiętam, że y, naszywałeś naszywki, czy, czy, czy ktoś ci naszywał, znaczy, to robiłeś zdjęcia? Pierwsza okładka płyty Rotless Kick, to było tak, że y, jeszcze wtedy, w tamtych 30 lat temu, y, nie było takich programów do tak obróbki takiej y, graficznej, więc trzeba było, wziąłem mojego glana, posmarowałem tuszem czarnym do tusz normalny kupiłem mm. i zrobiłem odcisk na kartce i to było potem zeskanowane i z tego była robiona okładka. Przy drugiej płycie y, moja teściowa... Kupiłem taki używanych taki zielony sweterek jakiś wełniany, wycięłem literki z żółtego materiału i mówię, mamo teraz to nasze. I teściowa siedziała, naszywała i tak powstała okładka Fair Play. Trzecia płyta, Juicy Planet Earth, to było tak, że kompletnie nie było pomysłu. Widzieliśmy, że ta płyta jest mocno zakręcona, taka ekstrawagancka. Siedziałem w kuchni, pamiętam, mówię, no nie mam pomysłu na to. I stał przede mną taki słoik po prostu z... Był jakiś party mix czy coś tam, cebulki, wiesz, takie jak wodzcie takie no. warzywa. Mówię, kurde, coś mi wpadło do głowy, wyrzuciłem te warzywa wszystko, znaczy nie wyrzuciłem, wylałem to, słoik postawiłem, wlałem wodę i włożyłem jabłko. Mówię, ale super by było, gdyby taka okładka była, że to jabłko jest takie zakonserwowane. nie? Mm. Co to miało oznaczać? Nie wiem, ja pewnie mam jakieś swoje interpretacje tego. Yy... Trochę się pośmiechiwaliśmy, że gdyby Ewa w raju była poznanianką, nie byłoby problemu z tym, że zerwała owoc i dała Adamowi, tylko po prostu by zakonserwowała, nie? No ale ten Jacek Gulczyński, jak to dostał, to znowu się pośmiał z nas trochę, bo on wcześniej robił też okładkę Seedrinkes, gdzie przynieśliśmy koszulkę taką małą i on miał dopasować kurczaka, żeby na tak. Infernal Connection był by prawdziwy łeb krowy. Na przykład teraz by to nie było do pomyślenia. Z, z rzeźni mieliśmy pożyczony, Pożyczam głowę krowy. Teraz to się wszystko robi w Photoshopie, ale kiedyś tego nie było. Yy, no i Jacek Gulczyński z tym jabłkiem dokończę. Juicy Planet Earth to było fajnie, bo on mówi: ta woda mi nie pasuje. Nalał oleju po prostu. Mhm. Przykleił to te, te, te jakiś tam czpień, na którym nabił jabłko w środku tego słoika, nalał olej, to jabłko się zrobiło takie większe. No i to zdjęcie jest na okładce czwartej płyty. Mnie nie było na czwartej płycie, więc chłopaki mają swój, swój pomysł na to, na to, co zrobili. Ale już kiedy mamy teraz już trzecią erę, można powiedzieć, rzeka, bo pierwsze to były te rapkorowe płyty, potem były dwie płyty beze mnie. Można powiedzieć, no bo na Juicy to tam też się tak mało udzielałem, tak naprawdę. Mm. Bo już wiedziałem, że jace raplaki i guzik robią taką ekstrawagancką rzeczywistość, gdzie ja po prostu się tam nie odnajdywałem. To nie, to nie moje klimaty po prostu były, a nie chciałem się, nie jestem typ żeby zmuszać kogoś, żeby robił coś innego. Jak ktoś robi coś innego, no to ja mogę najwyżej się wycofać. Teraz jest trzecia era, kiedy się spotkaliśmy znowu. No pretekstem na pewno była śmierć Grzegorza, ale to nie jest jedyna osoba, która z Flebczeka nam umarła, bo Elisabeth też umarła w 2016, no i 2011 umarł też Olas. Więc y, mamy już trzech takich naszych y, Flebdżykowiczów, którzy no, są na drugim brzegu. Natomiast teraz ta era trzecia się zaczęła właśnie takimi trybutowymi koncertami dla Grzegorza. To miały być trzy koncerty. A się okazało, że, że, że spodobało się to, potem nam się fajnie grało razem. To zróbmy jeszcze dwa-trzy koncerty, i skończyło się do tym, że kiedy dołączył do nas Eprom, to tak się jaraliśmy tu u nas w studio, że, no, że powstała Sugar Free, to nawet nie, nie wiedzieliśmy kiedy, no. cała płyta powstała. To było bardzo spontaniczne zerwanie, i no, tak naprawdę dużo zabawy fajnej było. Na tej płycie też to słychać, że nie ma takiego ciśnienia, jakiejś koncepcji, tylko po prostu sobie gramy, weszliśmy w bańkę lat 90., cofnęliśmy czas i bawiliśmy się dobrze. I myślę, że ci, którzy słuchają tej płyty, no to też czują ten klimat lat 90., -tych. nie jest to taka płyta w ten sposób wyprodukowana nowoczesny, że wszystko jest nasycone, takie głośne, nie wiem, tylko właśnie to brzmi jak stare, stare winylowe płyty też, nie. Mhm. No, A jeżeli Wychodzi chodzi o okładkę tej płyty, to też było dużo zachodu, pomysł na tego lizaka z żyletką, no bo rzeczywistość jest dla mnie taka trochę słodka, ale wiele razy pod tą słodyczą kryje się pewne niebezpieczeństwo nie? i jakbym chciał wnukom moim, a ich mam 16 już, chciał dać takie lizaki, to bym no nie dał, nie? no bo wiesz, niebezpieczeństwo jest. No, ale produkcja tego, tego też nie była komputerowa, tylko trzeba było zrobić takiego lizaka. Szkoda, no. że nie wzięliśmy, żeby no właśnie, pokazać. Ale pierwsze próby były nieudane, bo zamiast żyletki wycięliśmy z, takiego, z takiej pleksji. Te żyletki były wycięte laserem i po, przy zalewaniu lizaków te pleksji się bardzo wyginały. Nie? No to stwierdziliśmy, że no nie może być pleksji, musi być metalowe. Zamówiliśmy metalowe takie żyletki z napisem Flapjack Sugar Free. No i, i wtedy one już dobrze nie wyginały się, ale był inny problem, że różnica temperatur między, kiedy się wyciągało te lizaki, one przez krótką chwilę wyglądały tak ładnie. Potem następowało coś takiego, że się cukrowały i były matowe, więc trzeba było wodą je trochę przemyć. Ale jak dostawały wodę, to różnica temperatur między tym cukrem a, a tym metalem w środku powodowała, że one pękały szybko. Nie? To jest jedyny taki lizak najlepiej, który się jeszcze udało sfotografować uh -huh. właśnie temu Dominikowi Ostrowskiemu. No i, i to trafiło na. na na naszą okładkę. Z tyłu jakaś zardzewiała taka była, wiesz, siatka. Yy, bardzo nam się podobało, jak to Dominik zrobił. No i, i udało się uzyskać też ten efekt yy, lizaka, no bo na samej okładce jest też i, i, i nałożony taki specjalny lakier na tego lizaka i jest lekko wypukłe. No to, są tak, to jest taka zabawa, nie? Tu też nie jest taka tarcza nasza, którą zrobiła Weronika, która na co dzień robi dużo fajnych projektów, raz Analogs, dla Lux też robiła, Je można zobaczyć na jej Instagramie, Vera Als yy, się nazywano, to to zrobiła nam taki projekt, ale my z tego zrobiliśmy nasz, taką prasowankę. Zrobi naprasowaliśmy na czarny materiał. Jak się dobrze przyjrzysz, to to jest materiał i naprasowanka. nie? Aha. Zdjęcie na prasowanki. Zresztą no, to wszystko staraliśmy się, żeby było analogowe. Tu też to są makrozdjęcia tego Lizaka. nie? On tak bardzo zbliżył aparat i mu się podobało. I stwierdziliśmy, dobrze, Dominik, świetny pomysł, bo będziemy mieli miejsca, żeby się ośmiu muzyków, którzy brali udział w nagraniu, mogli podpisać. Nie? siedmiu z flapjacka, no i nasza maskotka Demolka, który też raz po raz nagrywa na perkusję, jest to świetny perkusista z zespołu Non i, i on też z Olasem grał, także taka nasz przyjaciel, którego można zobaczyć na okładkach, na, na płytach posłuchać, na przykład na Fairplayu, nie? To powinno być prosto. Wiesz, tak, o, tak, nie? Czyli krótko mówiąc, analogowo. Jakby duch czasów was nie obchodzi. No bo jak pierwszy raz zobaczyłem tę okładkę, to pomyślałem, nie no, to jest jakaś grafika zrobiona nie. gdzieś tam w Photoshopie, bo mhm. jest taka dość mocno przygładzona, nie? Ale to, to edytowaliście Wszystko. później te zdjęcia jakoś? Jaką nie, no to jest to tak, tak to wyglądało. Tak zdjęcie wyglądało tego lizaka, nie? A, nie. No Ten to... efekt uzyskaliśmy właśnie nakładając tutaj folię świecącą i, i jest też wypukłe trochę, nie? Mhm. Ale no, no, wiesz, poligrafia ma to do siebie, że masz farby w cmyku na przykład, w drukarskie, które nigdy nie oddadzą ci takich pełni kolorów, ale i tak myślę, że udało się bardzo fajnie zrobić. Nie, no Zresztą tak, to firma, w której robimy płyty od, od wielu lat, zawsze dba o to, wysyłają ci takie próbne wydruki, prófy mhm. tak zwane, nie? Także mogliśmy się nacieszyć, nabawić i, i przed wydaniem płyty yy, wszystkiego dopilnować, nie? No. Jasne. Oczywiście, Bo... tutaj też jest, żeby uzyskać fajne tło, na przykład na zdjęciu to pamiętam, graliśmy koncert z Panterą w Łodzi, to między próbą no właściwie próby nie było, ale taki lańczyk, że mogliśmy podpiąć się, jest gitara jest następna i potem po pojechaliśmy pod Obi który ma takie pomarańczowe duże ściany usiedliśmy i nasz przyjaciel Dudek, Dudas Chris na Instagramie zrobił nam takie foty no i to wszystko razem się trzyma trzyma kupy Fajnie. no może to jest ciekawy pomysł bo ten znaczek chiński to jest pomysł tak naprawdę Pawła który jest odpowiedzialny zawsze na stois za stoisko na naszych koncertach i Paweł mówi wiecie co jest fajne takie znaczki graficzne chińskie może byśmy dali na tą płytę jakiś znaczek mówię dobra spróbujemy wpisałem w, w tłumacza e, Sugar Free i przetłumacz na chiński uproszczony i nagle wyskoczyły dwa robaczki mm. wcisnąłem głośniczek i nagle usłyszałem Wu -tang". Mhm. A przecież Wu-Tang Clan to taki jeden z pierwszych, no to jest taki fundament też hip-hop, rapowej muzyki, znaczy rap, rapu, hip-hopu i, i oprócz Randy MC Beastie Boys jeszcze jest właśnie Wu-Tang Clan. No tak, czyli tak się fajnie to wszystko zazębiło u Was. Chłopcy byli w szoku, jak ja im napisałem, wiecie, co, jak jest po chińsku, sugar free, no dawa, nie? Ja mówię, Wu-Tang, wow, to znak, to musi być. <grym> No bo słuchaj, no bo moglibyście pewnie tę układkę zrobić gdzieś tam w Photoshopie, ale jednak chcieliście zrobić to nadal analogowo i fajny background tutaj nam przedstawiłeś. Co do brzmienia, no bo dzisiaj sobie miałem okazję przesłuchać, No bardzo fajna taka mieszanka w Waszym stylu, gdzieś tam tego trash metalowego grania, ale też tego new metalowego, tego hip-hopu. I tak na, naprawdę bardzo intensywne 40 minut bez, bez momentu wytchnienia. Nie? I właśnie tak na tak. być to bardziej miała być jakby kontynuacja tego, co było kiedyś. Powrót do tego, czy chcieliście jakoś no, wiesz to co, wszystko? Wiesz co, jak, się, jak się coś tworzy, to yy, można się tym bawić i, i improwizować, i, i tworzyć właśnie. Myślę, że najgorszym takim zakałą czy trucizną twórczości to jest premedytacja. Nie? Więc, jakbyśmy mieli jakieś plany, to myślę, że wiele, wiele rzeczy by się nie udało. Więc, odpowiadając na Twoje pytanie, nikt nie planował, że to będzie takie albo takie. Wpływ na kształt ma na pewno siedmiu ludzi, którzy są jednocześnie w studio i każdy dokłada siebie. Nie? I mm. miks tego jest właśnie taki. A że Kroto, który zastąpił. Yy, Guzika i Eprom, który na, doszedł do nas, który jest absolutnym fanem też takiej muzyki najtisowej, oprócz tego, że jest producentem muzycznym i robi genialne produkcje y, znanych polskich wykonawców, ma swoje studio też y, nagraniowe i masteringowe. To, to on też dołożył się jakoś do tego, że to trochę nowocześniej brzmi, ale generalnie jest to w takim kierunku, jak na początku z Maciejem Jancem robiliśmy, czyli rapkorowe, czyli riffy są hardkorowo-metalowe, a wokal jest no, mocno hip-hopowy. Tak. Tutaj fajne było to, to zderzenie Hała z krotem. Bo jak oni nagrywali tutaj za tą szybą, to stali we dwóch razem i jednocześnie śpiewali. Jak kroto coś śpiewał, to hał mu dopowiadał, jak hał śpiewał, to kroto mu dopowiadał. Pierwszy raz. Coś takiego widziałem, że wokaliści jednocześnie śpiewają hmm. i bawią się też tym. Yy, nikt, nikt im tu nie przeszkadzał, więc mieli też swoją zabawę fajną, nie? no ale ta płyta, no tak jak mówię, to jest wszystko spontaniczne, więc tu, trudno tu powiedzieć, co my planowaliśmy. No, planowaliśmy nagrać jakiś singiel, yy, a wyszła cała płyta. Jasne. A co do tej takiej zabawy, powiedz mi... Yy... Jeszcze wrócę do tego, bo mówimy o tej okładce analogowej, ale za tobą jest stół mikserski, to jest SSL 4000G+, to jest, tak, to jest taki stół, na którym bardzo lubi miksować płytę Endu Wallace, odpowiedzialny za wiele yy, kapel, naj, najlepszych kapel na świecie w latach 90. No na takim stole i Metallica miksowała, i Slayer, i Red Hot Chili Peppers, i Randy MC też, no, bardzo różne, i Pantera, i... i no, to, to jest taki kultowy stół analogowy właśnie i myślę, że on ma też swój klimat, swoje, swoje brzmienie. Dużo nas to kosztowało, żeby taki stół znaleźć, sprowadzić tutaj do studia i wiesz, ja to tak mówię w wieku, w którym ja jestem to mi pozostaje tylko bawić się na grubo nie? wiesz podobno faceci zawsze mają zabawki im starsi tym droższe i pewnie że trzeba się czasem czasami zadłużyć i zaryzykować ale żeby to wszystko co robimy miało, miało taki fan dla nas też nie to nie możemy robić tylko tak żeby było zrobione i dobra nagraliśmy płytę to musi być coś więcej to musi być całe środowisko cały nasza ekipa nie tylko zespół ale technika akustyk nawet Paweł który zajmuje się sprzedażą tego wszystkiego on też jest zaangażowany jakby w całą dziedzinę tego, we Flapjacka, miał Dzisiaj. Pewnie. No bo studio działało, mówiłeś, 3 lata i czujesz jakąś taką znaczącą różnicę, dużo fajniej ci się pracuje, odkąd masz ten swój Kawałek tutaj... My mieliśmy już studio w, w Puszczykowie, y, gdzie tam powstało dużo fajnych płyt i Lux Torpeda też nagrywała i 2M23 i różne kapele też, tam też na, było, były nagrane sześć nowych numerów do Flapjacka jeszcze z guzikiem. Kiedy ja nie grałem, był zupełnie inny skład, Ślepy grał na, na perkusji, na basie grał Udziara, yy, Max, syn Macieja Janca, grał na drugiej gitarze. Yy, no i przyjechali do mnie, nagrałem sześć utworów w tamtym studiu w Puszczykowie. No nie doczekało się to finalizacji, jakby nie, nie było czasu, żeby zrobić wokale. Nigdy nie było, zawsze się to przesuwało, 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 tak w życiu bywa czasami, że, że nie ma czasu na to. Natomiast no to studio jest trochę inne, jest już profesjonalnie wykonane pod każdym względem, no i tu nie tylko Flabrzek nagrywa, ale różne kapele z całej Polski przyjeżdżają, nagrywają. Dzisiaj mamy akurat dzień przerwy, że możemy sobie zrobić do kulturki wywiad. Nie? No jasne. A powiedz mi, yy... nie, fajnie w ogóle, że tu się spotykamy, bo tak to byśmy gadali przez Skype'a, no a to nie, wiadomo, prostu... że jak jest taka możliwość, no to... Jednak... To też jest analogowe spotkanie. No właśnie. Wiesz o co chodzi, uściśnięcie ręki, tego Wszystko, i... wszystko jest analogowe tutaj. Tak. Dobra, a powiedz Prawdziwe. mi... Prawdziwe. Ja tak. tak no. I... No jednak też lepiej jest pogadać tak twarzą w twarz, no. a nie gdzieś tam przez ten ekran. A powiedz mi... Yy, no bo Lux Torpeda też jest cały czas aktywna oczywiście i... Gdzie... Granie gdzie sprawia Ci taki największy... fan? taką... Powiedziałbym dziecięcą radość wręcz, co w Tobie wyzwala takie emocje teraz jak ten flapczek powrócił? Czy może jednak cały czas ta taka Twoja... Co so, dziecięcą bada. radość to mi sprawiają najbardziej koncerty Zarkonnego, no bo tam są moje wnuki teraz i to zupełnie to jest jeszcze bardziej dziki zespół niż 25 lat temu i to, co robią wnuki, to jest naprawdę nieobliczalne. I jako dziadek czasami już jestem przerażony, co się wydarzy na tym koncercie, no bo to jest żywioł jednak. Mm -hmm. Natomiast każdy zespół i Arkanoego i, i Lux Torpeda, i 2 tem 23 i Flapjack to są y, osobne dania, inne dania i trudno powiedzieć, które ci bardziej smakuje, nie? To po prostu każdy ma swój klimat, swój urok. Wiadomo, że arka jest najbardziej rozdrabiacka, a, a potem te zespoły inne to są spokojne, no bo to są już starsi ludzie, więc <grytanie> jest dużo spokojniej i każdy sobie czyta albo coś. No to nie są te lata, kiedy mieliśmy po dwadzieścia parę lat i po każdym koncercie była impreza i wiesz i picie było i rozmowy do rana, bo teraz już nie ma na to siły. Wiesz, jak się zbliżasz do sześćdziesiątki, no to to, to musisz się wyspać, chłopie, jak chcesz dotrzymać kroku młodszym, no nie? Przecież w zespole różnica wieku we Flapjacku jest y, y, prawie 20 lat też, nie? Mm. Między Krotem, a Jancem, między mną, a, a, a resztą chłopaków też, nie? Jasne, no. powstał w 93 roku mm -hmm. i powiedz mi, bo wtedy tak naprawdę na topie swoje najlepsze lata mieli Acid Drinkers i co, co tak de facto zadecydowało o tym, że jednak postanowiłeś Tą drugą przestrzeń jeszcze dla siebie stworzyć. Drugą i trzecią, bo ja lubiłem zawsze mieć różne formy wyrażania siebie mhm. artystycznego, natomiast to pomaga, jedno wpływa na drugie i bardzo pomaga, nie? Flapjack powstał dlatego, że to był ten moment z AC, z AC Drinkers, że chcieliśmy mieć taki dystans do tego, co robimy w AC Dach i ze Ślimakiem założyliśmy Flapjacka. Zresztą Tytus na początku też we Flapjacku grał no tak. na basie. Nie? Były różne próby, zapraszaliśmy Długiego, takiego gitarzysty z Piły. Zaprosiłem w końcu Janca, który mnie uczył grać na gitarze, tak w zespole Slavoj z nim kiedyś grałem po Los Desperados, w którym grałem z Tytusem. No i, i fajnie było się spotkać po latach z Jancem i pograć sobie znowu coś. To była taka kiedy już byliśmy w studio, nagryw Elizabeth była na wokalu, okazało się, że ona nie jest w stanie wpasować się w to, co robimy. No i, a że byliśmy w trójmieście, no to tak się spotkaliśmy z Guzikiem przy okazji koncertu Iluzyn i zaprosiliśmy go na jeden, dwa, trzy numery. I Potem na końcu Grzegorz został na, 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 całą, na całą płytę, jedną, drugą, trzecią, i, i, właściwie, i właściwie Grzegorz był tym głównym wokalistą w Jasne, a ty masz coś takiego, że... Ale to bardzo fajnie wpłynęło, przepraszam, że znowu yy, ci przerywam, ale jak Flapjack wydał Rotleskik, to znowu... Apetyt w AC Drinkers tak się podniósł, no, no. że nagraliśmy Infernal Connection, który, który jest uważany przez wielu e, słuchaczy, zwolenników fanów ac za jedną z ważniejszych płyt w dyskografii zespołu. Nie? Czyli to nie było tak, że coś ci nie odpowiadało, że chciałeś robić nie, nie, nie. inne brzmienie, że gdzieś tam wasza wizja z tytułu się to... zmieniały? Te... Jeżeli chodzi o, zespo o zespoły, to jestem poligamistą. <laughs> wiesz, mam jedną żonę i od 35 lat, 40 lat w sumie jesteśmy razem i jestem jej wierny. Ale jeżeli chodzi o muzykę, gdzieś musisz to, 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 jak, to lubię tak sobie wejść do innej wody. No. Zresztą ja w zespołach no nie gram 10 lat i potem już nie mam pomysłu jakby na to. Nie, no. Wiesz o co chodzi, a nie chciałbym nigdy w życiu robić coś takiego, że jak. Kończy mi się inwencja czy artystyczny taki, że zaczynam się tak czuć, no to chyba już jest wyczerpane, to zostawać tam i na siłę coś ciągnąć, bo nie byłoby to uczciwe wobec słuchaczy i wobec całego zespołu, który chce jeszcze grać, nie? Yy, zresztą yy, zastanawiamy się przy każdej płycie z Luxorpedą, czy co, robimy jeszcze coś? Mamy jeszcze siłę? Wchodzimy do studia i powstała na Domini potem. No to już chyba koniec, nie? Jeszcze zróbmy Omegę. O, super, zrobiliśmy Omegę. Teraz też nie widzieliśmy, nagraliśmy tą płytę z Flapjackiem, mieliśmy koncerty z Luxtorpedą i gadamy, to co panowie, co robimy? I Hans wymyślił fajny pomysł, ale to już będzie temat do następnego chyba naszego spotkania w Kulturce, bo będzie bardzo coś ciekawego. Będzie okay. to coś ciekawszego niż yy, płyty, będzie, będzie coś co nie, nie robi nam takiego, mówię o luxtorpedzie, nie, nie robi nam takiego ograniczenia twórczego. Tylko będziemy mogli robić, co chcemy. A, ale to zdradzę przy okazji wywiadu do, specjalnie, który zrobimy o, o Luxtorpedzie, jeśli pozwolisz. Dobra, dobra. A powiedz mi, e, czy jakby takim wprowadzeniem do tego, o czym mówisz, e, są słowa na nowej płycie e, Luxtorpedy: Omega to nie koniec, to nowy początek. E, czy, czy to jest. Tak, myślę. Czy to że... oznacza, że Luxtorpedy najlepsze lata jeszcze są? Jeszcze ich nie, nie było, dopiero będą? O, super. Myślę, że każda płyta, którą nagrywamy, jesteśmy jej pewni i pracujemy nad nią, to się czujemy, jakby była debiutancka. Ja wiem, że dla, dla ludzi, którzy yy, słuchają pierwszej, drugiej czy czwartej płyty, to kolejne płyty to już jest takie, no co oni mogą więcej zrobić, nie? A dla nas zawsze następna płyta to jest coś, wchodzimy do takiej rzeczywistości, która jest dla nas nowa i można powiedzieć, że to jest nowy rozdział, nowy no. rozdział, nowy rozdział, nie? Yy, to mówię o takich słuchaczach, którzy mają yy, Węch na muzykę taki wyczulony i oni widzą różnicę, bo większość to jednak polega bardzo na, na tym, jak słyszą brzmienie wokalu i mówią, A to już było. Nie? Mm. Y I nie skupiają się na formach, czy na muzyce, na, a, a, no na całym podkładzie, backgroundzie, na brzmieniach, tylko patrzą ogólnie na piosenkę, tak jak normalnie powinien słuchać patrzeć na to wszystko, nie? Natomiast my, którzy siedzimy w środku, to dla nas czasami o, ale zupełnie inna płyta, potem wydaje, wychodzi płyta i mi no nic nowego, to już było, nie? To są fajne rzeczy, no i, i, Ale my też nie mamy ambicji, żeby szukać ciągle coś nowego i zaskakiwać siebie i innych. Ważne, że... że Cały czas ta muzyka towarzyszy w życiu. Oprócz tego życia rodzinnego i całego, wiesz, dzieci, wnuków, tego, tego wszystkiego, teściowa, teściu. No to, to jednak jest super zabawa i tak musi zostać. Dopóki to jest zabawa i jakiś taki fan i jest sprężyna, która cię napędza potem do działania, daje ci to inspirację do, do, do życia też, nie? No to to jest zawsze fajne, no powiedz mi, czy Omega, Lux, Torpedy, mm, widzisz to tak, że ma jednak bardziej takie Trochę y, powiedziałbym brudne, garażowe brzmienie, czy to jest tylko jakaś moja tam tak, moje wrażenie? Tak, tak. Ta płyta miała być taka jakby z próby bardziej i, i bardziej bezpardonowa. Taka mm, wołowina y, nawet nie medium, tylko mało przysmażona. To no. miało być surowe, nie? No, bo na przykład na Flapjacku jest bardziej sterylnie, mam wrażenie. Gdzieś to znaczy, w, w, tak, tak, mam. bo to, jest, to już jest produkcja, nie? I kiedy, bo to za odpowiedzialne za tą płytę brzmienie jest przede wszystkim dwie osoby. Wasyl, Michał Wasyl, który tutaj nagrywa w studiu, jest szefem tego studia, można powiedzieć, jest głównym sercem tego studia mm. i to on to nagrywał, miał pomysł na brzmienia i to wszystko. Razem z zespołem, oczywiście, ale to od niego zależy, co on ustawi a miksował tą płytę właśnie EPROM. To było bardzo ciekawe, bo y, były propozycje, żeby Michał miksował, żebym ja miksował, żeby EPROM miksował, no ale jak EPROM zmiksował, to, to y, widzieliśmy, że... Że, żeby to było zupełnie inaczej niż to, co ja bym zrobił albo Michał. I bardzo nam to pasowało do, 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 do tych utworów, i podjęliśmy decyzję, że niech miks Michała z tego Eproma zostanie. A jako, że EPROM to miks, miksował, no to w swoim studiu to też zmasteringował. Nie jest fachowcem od tego i też dużo się nauczyłem od Eproma, bo widziałem, że on zupełnie inaczej patrzy i patrzy ogólnie na kompozycję. Tu nie ma czegoś takiego, że ale gitary walą, ale Gary Garą, ale coś tam. Tylko po prostu razem się słucha piosenki, mhm. nie. Powiem Ci, że dużo się traci, kiedy zwraca się uwagę na nie słucha się sercem, tylko uszami i miernikami, nie? Tak. To szczególnie teraz w czasie mediów społecznościowych to jest tylu w Polsce tych realizatorów dźwięku i znawców pasm, co lekarzy wiesz. No, wiesz, Polacy są tacy, że najlepsi lekarze, najlepsi Jasne. sportowcy. E, oprócz tych, co są na boisku, oczywiście, bo przy telewizorze no, każdy z nas, teraz. jakby nas tam wpuścić na boisko, na pewno byśmy wszystkich pokonali. No, Ale wiesz <laughs> o co chodzi, nie? jesteśmy pewnie. tacy super. Jasne. A powiedz mi, czy z acid drinkers, a może z flapjackiem, mieliście kiedyś e, taką chęć zaatakowania bardziej międzynarodowo, czy nigdy nie było takiej myśli? Co, no przede wszystkim cała historia grania mojego i, i wszystkich, z którymi grał, grałem, no to, jest, to są ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci. Trudno by było to zostawić. Nie? Ja i tak każdy z nas zostawił bardzo dużą część życia, i nasze rodziny na to się godziły, albo żeby coś robić, to tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, czasami trzeba po 18-20 godzin na dobę przy tym myśleć, kombinować, tworzyć i kreować. Co z tego, że jestem w domu, kiedy ktoś coś, dzieci do mnie mówią, nogi mówią, a ja siedzę i... Wiem, pomarańczowy kolor. Dlaczego pomarańczowy? Bo to jest jak światła na przejeździe, że nie wiesz, czy masz się zatrzymać w życiu, czy jechać dalej, czy zwolnić, czy stanąć, wiesz o co chodzi, no. nie. I to są takie pomysły, które się rodzą w, w życiu w domu, ale ty jesteś myślami zupełnie gdzieś indziej, bo w podświadomości myślisz, jaki kolor, jak, co tam miałoby być? Jak to ma brzmieć? Gdzie pogłos? Gdzie Delay? A może gitarę czystą, a może bez gitar, może bas, wiesz takie. Ale mówię to w tym sensie, że. Jakby dołożyć do tego jeszcze wyjazdy zagraniczne i trasy koncertowe zagraniczne, no to byłby problem może dla nas. A, a poza tym... Te angielskojęzyczne zespoły oczywiście miały swoje, swoją szansę, tak jak Ice Drinkers miało szansę w latach 90, tylko że wtedy jeszcze była żelazna kurtyna i, i nie mogliśmy się tam dostać na zachód, nie. Żeby dostać paszport, nie mówiąc o wizach, to był problem, to były naprawdę poważne, żeby wyjechać z Polski, trzeba było mieć na zachód, trzeba było mieć naprawdę dużo szczęścia, nie? Więc co nam się nie udało. A jeżeli chodzi o Flebrzek, no to wiesz co no Ukazywały się też te płyty gdzieś tam na zachodzie. Jakby ktoś chciał, jakaś wytwórnia do nas zadzwonić, powiedzieć: Chcemy wydać u nas waszą płytę. Jesteście gotowi, to nie ma problemu. Hmm. Wydajcie, nie? Jasne. Jest dużo kapel które polskich, które grają na zachodzie, ale to są, to, są, to, to jest tych zespołów jest parę. Nie? Poza tym, no, jakbyś porozmawiał z tymi kapelami, to jest naprawdę, trzeba dać dużo dużo czasu z życia, z siebie, żeby tam pojechać. Nie? No, rozmawiałem ostatnio z Peterem z Wejdera. No. To jest chyba taki jeden z przykładów, właśnie, nie? że gdzieś tam. I wydaje mi się, że, że tak jak Vader, czy, czy Behemoth, czy nawet rockowe Riverside, to gdzieś tam droga jednak osiągnięcia międzynarodowego sukcesu w tej branży rockowej, metalowej jest trochę inna gdzieś tam niż w mainstreamie i bardziej, tak jak z tego co mówią, jest to granie, nie wiem, pojechanie, tak naprawdę. Na jakiś teren i nie wiesz, nie wiesz, co Cię czeka, grasz dla 20-30 osób? Tak. I z każdą kolejną trasą gdzieś tam ta publiczność się po prostu powiększa. Nie? Znaczy jest plan, żebyśmy za ocean polecieli z flagdżekiem na, na parę koncertów do Irlandii, do Anglii w przyszłym roku, ale to też wszystko zależy, bo każdy z nas ma jakąś pracę. I to się wiąże z tym, że trzeba wziąć urlopy. Yy... No tu jest taki jeden utwór, bardzo najkrótszy z wszystkich, który mówi o pewnej rzeczywistości też, też. Można posłuchać sobie utworu 37 sekundowego i każdy, no może nie każdy, bo ja jestem szefem w swojej firmie, ale też mam ludzi na utrzymaniu i też no nie mogę tego zostawić. Tak, nie? Dla przyjemności, jakby by się zdarzyło jakieś dwa tygodnie, no to fajnie by było polecieć, chociażby żeby mieć przygodę. Nie? No jasne. Y jesteś fanem winyli, nie? tak i powiedz mi, był taki czas, pewnie gdzieś tam lata 90. czy te wczesne 2000., kiedy te winyle zniknęło, tak naprawdę. Mm. Czy gdzieś tam to twoje analogowe serce Cię bolało wtedy? No nie, bo ja, ja w sumie. W czasach, kiedy były analogi, to ja głównie na kasetach wszystkiego słuchałem. Bardzo, bardzo lubiłem kasety i, i, i to brzmienie z kaset też. No... Potem jak wszedł, jak, jak ten format CD się pojawił, to coś mi uciekło, ale, ale tak ucho się przyzwyczaja. Nie? Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do MP 3 nic nikomu nie brakuje. Słuchamy na telefonach, na laptopach. Można by było powiedzieć, to po jaką cholerę ten stół tutaj stoi? Po co to wszystko można? Wiesz co, to chyba dla wewnętrznej satysfakcji jest wszystko robione, nie? A poza tym, no, jak my się dobrze bawimy, to potem to widać, że to ma odzwierciedlenie też na koncertach. No bo nie ma nic lepszego, jak człowiek dzieli się tym, co ma i, i jest uczciwy wobec siebie i innych, nie? tak wewnętrznie. Nie? Ja bym nie chciał tego produkować po taniości, tylko mm -hmm. po prostu ma być najlepiej, jak się da. Nie? Nieważne jakim kosztem, ale najlepiej, jak się. No i, i wiesz co, gdzieś tam na pewno przez ten CD jest dużo prościej, czy przez te streaming jest prościej. Nie? Sam. Przyznam ci się, na przykład, yy, siedzę w domu, robię prace biurowe moje i słucham płyt winylowych. Ale wiesz, jak, co to znaczy? To znaczy, co 16-18 minut Stajesz. muszę wstać i ten czasami już mnie po prostu szlak trafiał. I ostatecznie brałem i przez Bluetooth puszczałem przez te same kolumny muzykę z komputera. No i. Życie weryfikuje dzisiaj mamy życie bardzo szybkie. Te informacje, które są, to też nie są. Nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, przeczytać opis, zastanowić się jakoś głębiej, tylko wszystko szybko, szybko. Tu, fajnie, to, tego, tego. Zobacz, jak słuchamy muzyki, jak między sobą, nie, to 20 sekund, no widzisz, fajne, nie a to? O, to też, a pokaż, co to było. No i wiesz, wyślij mi linka, nie. Kiedyś to było tak, że namaszczenie było. Trzeba było. Samemu się opisywało kasety, nagrywało się gdzieś to od kogoś, kto miał winyl, albo szło się gdzieś do miejsca. Punktu takiego w Poznaniu był na gołębi, taki punkt, który przegrywał na przykład na kasety. Jak było siano, były pieniądze, to się chromowe kasety kupowało i to własnoręcznie się logo rysowało. Miało takąś wartość też taką. Mm -hmm bardzo bardzo cenną nie dlatego ja do dzisiaj lubię jak są jak jest poligrafia też nie tylko właśnie nawet bilety nie? jak mam tu właśnie przed chwilą jak przyszedłeś to też przyszły, przyszły bilety które zrobiliśmy na tą trasę takie y, normalne bilety jak się kiedyś drukowało to są tak zwane kolekcjonerskie tak kolekcjonerskie tak. które chcemy z całym Flapjackiem podpisać tu że dla tych którzy będą chcieli to będą mogli w internecie też kupić, albo na bramce, na całej trasie koncertowej, która już niebawem się rozpoczyna. Ale wyż co fani doceniają takie rzeczy. Myślę, że szczególnie wydaje mi się, że. bo wy macie taką zgraną paczkę tych fanów, i wydaje mi się, że szczególnie dla nich, gdzieś tam taka forma takich gadżetów, czy, czy winyli, czy ten format fizyczny, to jest dla nich fajna rzecz, ale też, żeby Was wesprzeć w jakiś sposób, nie? No, ale też się nacieszyć, nie? Bo powiem ci, jak ja na przykład ostatnio, bo wyjechaliśmy na chwilę z domu i, i zaparkowałem samochód na parkingu w centrum Poznania, poszliśmy na kawę, ja nie mówię o obiedzie, na kawę, jeszcze tam w jakieś ciastko i w sumie zapłaciliśmy więcej niż, taki, niż ten ostatecznie CD kosztuje, nie? Mhm. To, to jest wszystko relatywne, nie? No bo mm, w dzisiejszych czasach, żeby grać, to trzeba być nienormalnym, nie? Trzeba to kochać jak idiota, jak wariat, nie? Trzeba za tym przepadać. Wiele, wiele z kapel, które przez te lata w studio nagrywaliśmy, to one gdzieś tam przestały grać, no bo życie weryfikowało to, że oni muszą zapłacić za dom, za gaz, za prąd, za benzynę, no dzieci be. do szkoły, wiesz. To, to wiele z tych zespołów poznikało, chyba że ktoś ma korbę i naprawdę w tym żyje i stawia wszystko na jedną kartę, nie? Y no i jednym z elementów jest takie coś, żeby właśnie robić takie rzeczy, bo to sprawia przyjemność właśnie niewielkiej liczbie ludzi, ale za to, ale za to czujemy więź taką jakby ideową z tymi ludźmi. To też Jasno, jest... no dzięki... I wsparcie nim... to jest ogromne, nie? Jak, jak preorder y, ruszył w Flapjacku, to my mieliśmy pieniądze, żeby zapłacić za produkcję y, płyty, nie? No to jest, to jest bardzo fajne. Mhm. No. no właśnie, tak jak mi mówiłeś o tym, że niektórzy muzycy porzucają gdzieś tam te marzenia, bo życie weryfikuje, Ostatnio, jak robiłem wywiad z perkusistą takiego zespołu z Norwegii, Kweler tak, mm -hmm. to on mi powiedział, że jak zapytałem go o rady dla, dla młodych perkusistów, to dał mi radę taką ogólnie dla muzyków, że żeby nie mieć planu B i żeby nie mieć siatki bezpieczeństwa, bo to tylko no. wtedy się może udać. Jak masz siatkę bezpieczeństwa, użyjesz no, jej w krytycznym momencie, a tak musisz jakoś przeżyć, musisz zagrać. Nawet jak jesteś spukany na weselu czy coś, ale po prostu. Grałem na weselach. Ale ja... po prostu, wiesz, to, to, to mi dało do myślenia, że, żeby nie mieć planu B, nie mieć siatki bezpieczeństwa, bo jak jesteś do tego tak przymuszony trochę, to wydaje mi się, że szczególnie w naszej polskiej rzeczywistości, że to chyba tylko wtedy może tak naprawdę wyjść. Już jak ktoś ma korbę taką, że absolutnie się realizuje w życiu przez to, przez twórczość swoją, przez granie. To on ma tak wewnętrzny imperatyw, żeby to robić, że nawet nie myśli o żadnym planie B. Yy, może myśleć o takiej równoległej rzeczywistości, która yy, mi towarzyszyła od samego początku, grając już w Turbo i Sid Drinkers i wszystkich kapelach, jakie grałem. Ja zawsze miałem pracę jakąś, nie? albo mm. pracowałem w magazynie mebla, byłem sprzątaczką w, te, w takim sklepie zwanym Pewex w tamnych czasach, gdzie się za dolary kupowało. To chyba czasy turbo, nie? Jak, tak, jak tak. Wzięli, ja, ja, bo To było włosy. bardzo fajne, nie? Naprawdę, to było dla mnie coś, mi to pomagało być yy, stać na ziemi, bo rodziły się kolejne dzieci, siódemka dzieci w domu to, to jest naprawdę duża odpowiedzialność, yy, obowiązki i to nie ma żartów, nie? To mm. czasami trzeba było rezygnować z pewnych rzeczy. No ale wiesz, no, to jest ciekawe, że jak masz obok siebie kochaną osobę, tak jak moja żona, która mnie wspierała zawsze w tym, nie, pamiętam za pierwsze takie naprawdę zarobione pieniądze za płytę z AC Drinkers, to yy, mówię, co tu teraz robić, nie, mieszkaliśmy w jednym pokoju, węgiel mieliśmy już, bo piece mieliśmy do palenia, węgiel był kupiony, no to może kupimy Marszala? Jeżeli pamiętam, moja żona mówi, no ale wiesz co, to trzeba mieć wzmacniać i kolumnę, nie? Ja mówię, no właśnie, nie? Ona mówi, dobra, no to wzmacniacz będzie mój, a kolumna będzie twoja. Ja mówię, super, będziesz mi pożyczała, no będę ci pożyczała. I pojechaliśmy z żoną pociągiem do Berlina, do Gitar, Gitarland chyba się ten sklep nazywał, na Pariser Strasse. Kupiliśmy ten, tego Marszala. To było niesamowite przeżycie, bo jak się wtedy jechało tam do tego Berlina Zachodniego, to już wszystko tak, aż tak pachniało, to wiesz, to było tak inne wszystko, mhm. że kupiliśmy ten wzmacniacz z kolumną, Gościu się pytał, czy zapakować nam to do auta. A my nie, nie, my jedziemy pociągiem, więc niech pan nawet do kartonu tego nie. I normalnie na dworzec kolumna ze wzmacniaczem aż na dworzec CU dojechaliśmy. No i tam w przedziale normalnie była kolumna, był wzmacniacz, a potem w poznaniu z dworca do, na Wildę do domu też się to wiozło na kółkach. Nie? No. no ale to, to, było, to było coś nie, niebywałego. To niesamowite są dzisiaj czasy. Nie wiem, czy to jest prost, czy prościej, bo kiedy masz mało, to, to bardzo, bardzo to doceniasz, a kiedy masz wszystko, to czasami no nie, nie masz pomysłów, nie, nie wiesz co robić. Nie? Dzisiaj jak wchodzę do sklepu muzycznego, polskie sklepy muzyczne są absolutnie dobrze wyposażone. Na zachodzie czy w Stanach nie ma tak dobrze sklepów wyposażonych jak teraz w Polsce. Nie? No i wchodzisz, wisi pełno gitar. Są też budżetowe gitary, ale bardzo dobre, nie? Możesz pograć na wzmacniaczu. różny tych wzmacniacze są. No kurczę, to jest niesamowite, że dzisiaj jest taki dostęp do tego. Kiedyś to naprawdę, to, to nie były takie czasy, ale... No właśnie, żeby nie zgubić z tego w tym wszystkim tej pierwotnej miłości, tej pierwotnej pasji, pierwotnej, pierwotnego szaleństwa, nie? Mhm. A miałeś taki moment, że... Chciałeś to wszystko rzucić w cholerę i nie wiem. Tak, tak Krytyczny tak. moment, kiedy stwierdziłeś, nie no czas pójść do normalnej roboty. Czy, czy gdzieś tam jednak tam normalna... muzyczny instynkt mhm. ci nie pozwalał na to? Znaczy miałem taki moment w życiu, kiedy musiałem zostawić i Kazika i Seedów i, i Flapjacka i był taki moment bardzo ważny dla mojej całej rodziny, dzieci i tak dalej, że ja musiałem być w domu. nie. Yy... I nie wiem, czy to w zespołach się wypaliłem, czy po prostu już nie miałem siły ciągnąć i rodziny, i muzyki, i tak dalej. Musiałem zostawić muzykę na jakiś czas. Przez kilka lat nie grałem. I myślałem, że już nie wrócę do muzyki takiej ostrej. Mhm. Nie? Raz po raz darką graliśmy jakieś akustyczne koncerty. Fajnie, bo to przygoda, wiesz, i... i i też yy, zaskoczenie, że tylu ludzi to zna i śpiewa i tak dalej. To był, to było nie, nie, niezwykłe dla nas. Natomiast yy, był taki moment, kiedy po kilku latach Tomek Budzyński grał z takim zespołem trupia czaszka. Okej okay. miał taki, to była poezja księdza baki bardzo moc, mocna rzecz muzyka taka naprawdę taka też jazda punkowa, ale taka bez trzymanki. No i mówi słuchaj, gramy w, tutaj w Blue Nocie w Poznaniu, ja chciałbym zagrać, więc wziąłem gitarę, wzmacniacz, pojechałem na ten koncert. No i nagle wiesz, mówię ja to kocham robić, nie, a że już te parę lat minęło, poukładało się w domu te wszystkie obowiązki moje jako ojca i męża przede wszystkim, no to to zacząłem powoli wracać, nie, powoli wracać i, i no i tak wróciłem. I co, i później była Lux Torpeda, czy to jeszcze trochę czasu minęło? Wiesz co, no zanim była Lux Torpeda, to był Kazik, z powrotem Reaktywa Akcja Kazika, mhm. też z Tymoteuszem robiliśmy kolejne, kolejne płyty. No i potem ostra płyta właśnie Tymoteusza, zespół 2TEM23 tak naprawdę, płyta 888. I też musiało minąć, zobacz, 13 lat, że teraz nagrywamy, kończymy płytę najnowszą. I właśnie wczoraj skończył nagrywać wokale Darek Malejonek, Tomek już, no fajne, fajna praca była przy końcu płyty, teraz czekamy na jeszcze jakieś szlify wokalowe i miks i myślę, że przed świętami też długo oczekiwana płyta zespołu 2M23 się ukaże. To jest wyjątkowy, wyjątkowy skład, bo ta płyta powstawała dwa lata ze względu na, na to, że każdy coś robi i, i raz ci mogli, raz ci nie mogli. Po roku nagraliśmy gitary do perkusji, która była nagrana po dwóch latach w wokale, ale to się nie spieszy. Muzyka 2M23, jak i teksty, nigdy się nie starzeją. To wszystko jest oparte na psalmach i takich fragmentach, które są dosyć Życiowe, więc, więc to jest też, też płyta, na którą w tym roku czekam bardzo. Nie? No i, i to, to poz, ten dzięki Tomkowi Budzyńskiemu mogłem wrócić, wracając do Twojego pytania, do, do takiej muzyki ostrzejszej. nie? Jasne. Yy, no bo moja metryka tak naprawdę pozwala mi pamiętać Wasze początki Ruk gdzieś tam byłem, koniec podstawówki początek gimnazjum. Pamiętam, jak mój przyjaciel, z którym mam ten kanał, pełna kulturka, Bartek, pokazywał mi nowo kupioną płytę robaki i mówił mi, że no od razu złotą płytę dostali w ogóle to jest teraz hit. Był z innym naszym kumplem na koncercie w Pile Waszym. Mhm. I powiedz mi, czy ty się startując z Lux Torpedą spodziewałeś, że, że to pójdzie na taką skalę że będą złote płyty że będą wypchane kluby? Wiesz co, to, to, to nie był zespół, który miał tak funkcjonować. To miało być na początku moja solowa płyta. Mhm. Ja tą solową płytę nagrywam całe życie i nie mogę jej w końcu nigdy nagrać. Zawsze się to przeradza w jakiś zespół. I tu rzeczywiście też to, nie mogłem mówić o mojej solowej płycie, skoro i krzyżyk, i kmieta i Drężmak dokładali tyle od siebie, że to zawsze jest kompozycja zbiorowa, tak jak we brzeku, w Acidach zawsze było, że każdy człowiek, który gra w zespole, ma ogromny wpływ na ostateczny kształt. Więc nieci znowu z solowej płyty i zaczęliśmy, jak kiedy nagraliśmy pierwszą płytę Lux Torpedy, to, to w sumie nie wiedzieliśmy, co to jest nawet, bo nagraliśmy muzykę, dobrze się bawiliśmy, jakieś stare gitary z lat 60. jakieś wzmacniacze woksy. no i no, i nagle pomysł na, na to, żeby do, do, dołączył do nas Hans, mhm. który zmienił kompletnie to, co my robiliśmy. Yy, I tak trochę to się samo, samo kreowało. Nie? Więc nie, nie liczyliśmy na wiele. Tym bardziej, że jakieś pierwsze koncerty były, to, to widziałem, że dużo ludzi oczekiwałoby z mojej strony na takie granie mocne, jak AC Drinkers. A ja tak akurat no nie czułem, żebym miał tak grać w tym momencie. Nie? No więc, więc te pierwsze płyty. Powstawały pierwsze szczególnie na takim. To nawet nie był spontan, tylko to było takie po prostu drzemowanie i takie coś powstawało. Nie? No i kiedy to się, kiedy to ruszyło z kopyta, to dzięki chyba temu, że na Wierocinie, na Woodstock czy na Trójce pojawił się autystyczny. No i to, to spowodowało, że zespół z garażu zaczął grywać na salonach. No. Jasne. I trwa to do dzisiaj. Cały czas super wam idzie, który album Luxor Pady z perspektywy czasu uważasz za najlepszy, do którego najchętniej wracasz? To tak jakbyś mi się kazał przy moich dzieciach zapytać, które dziecko najbardziej kocham, albo którym się najbardziej podoba, które jest najbardziej niezwykłe, no każde jest inne. Każde z tych dzieci to jest pewien moment, kiedy się poczynało i rodziło. To był pewien moment naszego życia i zawsze będzie nam się kojarzyło z tym momentem, mhm. gdzie mieszkaliśmy, w jakiej sytuacji byliśmy, w jakiej kondycji jako człowiek, nie? To, to bardzo tak z tymi dziećmi się łączy. I tak samo płyty. Nie? One, one mają kolor i, i smak, i takie odczuwanie związane konkretnie z tymi czasami, nie. Jasne. A powracając tak do tych okładek płyt, no bo jednak i acid Drinkers mieli bardzo specyficzne okładki i Flapjack mm. i luxorpada, nawet przecież miała takie dość zapamiętywalne bym powiedział, mm. no ta z robaków gdzieś tam no, utkwiła hmm. mi, nie? No ten robak złapany do pudełka od zapałek pod Akademią y, Rolniczą w Poznaniu. Polecia, pojechałem właśnie do kogo, no do Gulczyńskiego Jacka, pojechałem, żeby mi zrobił zdjęcie robaka, bo będzie na okładce, płyta robaki, on wziął to pudełko i mówił, o Boże, dobra, zrobił zdjęcie temu robakowi i go wypuścił jeszcze, nie, także to jest jeden z takich y, słynniejszych kowali. Nie wiem, jakiego jego historia się potoczyła, bo gdzieś uciekł, ale, ale ten robak złapany tutaj w pudełku od zapałek nagle był rzeczywiście na tej okładce, no i... i Taki był zamysł, bo te robaki, od jak byłem małym chłopcem, już je obserwowałem, były dla mnie fascynujące przez kolor, mm. przez... trochę się ich bałem, trochę takie... Taką no w... maskę wiesz... mają, nie? No więc ta maska, tak, dlatego ta okładka się składa wiesz, z tego, że, jest, że się nakłada ten, ten kartonik i jest maska, dopiero jak ściągasz, a to ten kowal, no. czy tramwaj, jak to różnie mówią na te robaki. Tramwaj? To, to nie słyszałem. No bo one się tak łączą i tak chodzą, a, wiesz. O to chodzi, dobra. Nie wiem, co one robią łącząc się, ale chyba to, co myślimy wszyscy. Okej. Okay. Yy, a ta układka płyty zawsze gdzieś tam była dla ciebie czymś ważnym, skoro wychowałeś się gdzieś na tych winylach i... Absolutnie. To jest coś takiego, co jest nieodłączną cechą, ce, jakby całością płyty. To jest okładka, książeczka, cover art, ten. ten ten front, wszystko tam czcionka, wszystko jest ważne, nie? Wiele razy, jak robimy płytę, to kolory już widać jakiś, Jaki to będzie kolor taki? Nie wiem, z czego to wynika. Widzi się kolor po prostu konkretny, mm -hmm. nie? Ale też potem szukamy różnych form, nie? Żeby tak jak na przykład ostatnia Omega, to było tkany materiał i to było zrobione zdjęcie tego tkanego materiału, nie? No tak. No i, i czy robaki, czy buraki. Powiem ci... To no było, było Wasze zdjęcie, nie? Tak, ale to było, to było chyba najbardziej pasowało do Buraku, dlatego że my w tym studio, Custom 34, właściwie tam prawie byliśmy zameldowani na stałe. My tam byliśmy bardzo długo dzięki wsparciu y, ludzi, którzy słuchają y, Lux Torpedy. Oni nam wręcz sponsorowali też to studio w, w dużej mierze. I tam byliśmy, naprawdę poświęciliśmy mnóstwo czasu, żeby być. I byliśmy pew, pewnego wieczoru tak zmęczeni że stanęliśmy i, i yy, zrobił nam zdjęcie wtedy Mateusz Otręba. Mateo, on mhm. też robił na pierwszą płytę, na drugą, na drugą płytę robił całą książeczkę, bo Jacek Głuczyński Front robił. No i z Mateo też się nam fajnie pracował. My Was Wy Nas też Mateo robił. To są tacy sta, stały team, który współpracuje, nie? Mhm. Myślę, że teraz ten Dominik yy, Ostrowski, bo przejmie taką pałeczkę trochę i, 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 i bo jest bardzo kreatywny też, no i bardzo dobrze nam się pracowało. To jest no, zabawa, ale, ale wracając do tego, na pewno okładki są czymś bardzo istotnym. Potem można to przyłożyć na koszulki, wiesz. Lubiłem zawsze mieć koszulki zespołów. Nie? O, ja też. No, Tą to, 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 to termo y, aplikacji, co ci dałem, to też sobie mhm. widzisz tutaj od razu, jak dostałem to żelazkiem, sobie przyprasowałem tylko zrobiłem za dużą temperaturę mi się skurczyło, nie? Aha. Tak, 150 stopni wystarczy. No i to. Parę prani, to się trzyma i cieszy. Się. To są takie, wiesz, co, to jest taka fajna zabawa. tak, to jest coś niesamowitego móc tworzyć, oprócz takiego życia normalnego, tworzyć coś. Zresztą człowiek generalnie chyba jest taką istotą, która realizuje się przez tworzenie. Mhm. Im więcej tworzy, to nie muszą być muzycy, artyści, malarze. To są też yy, matki, które które pięknie kreują rzeczywistość w domu, pięknie kreują siebie, jak wyglądają, pięknie kreują dzieci, pięknie kreują, inspirują męża tą kreacją. To jest niesamowite, wiesz? Chyba taka. Mieć możliwość kreowania czegokolwiek, czy decyzji. Ja też uwielbiam gotować na przykład. Nie? Dla mnie to jest ważne, że. Dodaję tego, dodaję tego, mówią o coś nowego, czasem nie, wiele razy nie wychodzi, a czasem się coś fajnego uda zrobić, co jest nie do powtórzenia. I w twórczości chyba najbardziej kręci to, że nie można, nie ma jakichś norm czy szablonów, y, że przykładasz i wszystko się sprawdza. To, co mhm. działa w jednej rzeczywistości, w drugiej kompletnie się nie sprawdza. I to jest coś, co nigdy się nie wyczerpuje, to jest fajne. Jasne, to, to, to taka ludzka też potrzeba, tak jak mówiłeś, tworzenia, ale drugą rzeczą taką, która jeszcze jest bardziej intensywna wśród fanów rocka i metalu, bym powiedział, że to właśnie fani rocka i metalu szczególnie przywiązują uwagę do koszulek, do naszywek, do płyt i to gdzieś tam dla nas jest ważne i to też jest fajne dla zespołów, bo jednak jest to jakaś fajna droga i do realizowania się twórczego poza muzyką, tak jak ty tworzysz i te grafiki, i myślisz o kolorach i tak dalej, plus no fajna opcja dla fanów, którzy chcą to nosić i fajna opcja, żeby wspierać zespół, no bo to chyba, tak, tak. no bo, no właśnie. No ja to bardziej może... widzę, że tworzymy przez, te, przez ten cały merch i tak dalej, tworzymy załogę. Mhm. Fajnie, jak ktoś był na Brutal Assault i mówi byłem jedyny w waszej koszulce, a na jakimś innym koncercie było ono z wielu, nie? To są fajne rzeczy. Zresztą taką dygresję ci powiem, jak mieliśmy sklep muzyczny w Poznaniu, AC Drinkers Shop, to <laughs> wiele lat tam pracował Hewik, też nasz przyjaciel, który zresztą wymyślił hasło Formosz Only, <laughs> które, które funkcjonowało, ale pojawiło się dopiero na tej płycie jako tekst śpiewany, nie? Tak to było na koszulkach, Formosz Only. No i, i Hewik pamiętam, jak sprzedawał w sklepie, to jak ktoś chciał kupić koszulkę, to miał, a znasz zespół ten? On mówi, Nie, koszulka mi się podoba, to posłuchaj, nie? Zobacz, nie? Jak będzie ci się podobało, to przyjdziesz, kupisz tą płytę, a na razie masz posłuchaj. Nasz sklep był zwariowany trochę i, i to tak robiliśmy, że jak już ktoś kupował koszulkę, no to musiał zdać skład zespołu i muzykę tej płyty. No, nie? Że to nie licowało, to jak ktoś nosił koszulkę zespołu, którego nie zna, nie? Mhm. A jaka jest najlepsza droga, żeby wspierać zespół w dzisiejszych czasach? Czy, znaczy, no co jest główną częścią tego tortu? No, bo chyba tą najbardziej główną są koncerty. Hmm, jeśli jakby albo się zgodzisz, albo nie, to zaraz mi powiesz. Ale chyba też właśnie to, co wypuszczacie gdzieś tam niezależnie, czyli ten merch, tego typu rzeczy. No bo gdzieś tam na płytach, które jeszcze przechodzą gdzieś przez jakichś dystrybutorów. A chodzić każdy... o pieniądze? Tak. No wiesz co, to jest poważny problem, bo przed każdym takim nagraniem i tak dalej, mm, ja muszę porozmawiać z moją żoną. <laughs> wiesz, to, bo to nie są żarty, nie? Żeby wyprodukować płytę, są potrzebne ogromne pieniądze i ja mogę się bawić dobrze, ale mamy taką zasadę z żoną, że nie może to być rzeczywistość taka, że ja nie będzie stać potem na zapłacenie prądu w domu, bo ja wymyśliłem sobie jakąś płytę, którą chcę zrealizować i nie, nie patrzę na koszty, tylko jedziemy, jedziemy. Mhm. Oczywiście dużym potem pomocą jest to, że, że gramy koncerty, bo z płyt pieniędzy praktycznie nie ma. Te płyty, które się sprzedają, to one. Pokrywają małą część wydatków, a wydatki przy wydaniu płyty to są bardzo poważne, bo to jest studio, realizator, yy, produkcja samej płyty, no. projekty, zdjęcia. Każdy z tych elementów to im chcesz lepszą jakość, tym więcej płacisz. Nie? To, żeby to studio wybudować, to też yy, wiesz, no, trzeba było się zadłużyć na wiele lat, ale lepiej to robić, ryzykować niż siedzieć i nic nie mieć. nie? No, pewnie. No to, to nie jest dobre żyć na kredyt. Chciałbym nie mieć długów, nie? ale, ale no defrauduję za dużo na te moje pomysły różne. Nie? I to się, to się wiąże właśnie z tym, że czasami muszę mieć poważną rozmowę z moją rodziną, nie? bo przede wszystkim trzeba mieć na życie, nie? Natomiast ci, którzy nas słuchają, widzą w tą pewną szajbę, im to sprawia przyjemność, ich to inspiruje do ich jakiejś pracy, czy jakiejkolwiek miejscu, w którym życiu są. I, I kupując płyty, czy koszulki, czy chodząc na koncerty, ogromnie nas wspierają. Nie? To, się, to się, że tak powiem, w jakimś tam momencie zeruje. Nie? Mhm. No. no bo znacząco się zmienił sposób dystrybucji muzyki. Dzisiaj taki nośnik to jest bardziej rzecz kolekcjonerska. Mhm. Tak. Albo powiedzmy do auta, do posłuchania. Kiedyś jak się chciało posłuchać tej muzyki, no to musiało się albo gdzieś tam, albo pewnie piracką wersję kupić, albo pójść. I jak cię było stać, to tam oryginalną. Wiesz co, w moich czasach jeszcze nawet oryginałów nie było. Były giełdy płyt winelowych, gdzie były oryginały, ale to były takie pieniądze, mhm. że czasami to była dwukrotność, to były dwie wypłaty mojej matki, żeby no kupić płytę. Yy, na przykład Iron Maiden albo jakiejś innej kapeli, bo, bo takie ceny były wtedy nie? zapieczętowane, bo to się pieczątka nazywało yy, takich płyt jeszcze w folii nieotwartych nigdy i tak dalej. Nie? To, to były zupełnie inne relacje w czasach komunistycznych. Dzisiaj to jest trochę inaczej, no bo raz, że wszystko jest tak naprawdę w streamingu, z tego streamingu yy, te pieniądze pozwalają utrzymać salę prób na przykład. Nie? Mhm. Albo no, takie drobne rzeczy, nie? Czy kupić struny? Natomiast, yy, żeby wydać płyty, na pewno streaming nie jest w stanie zapełnić. Muszą być koncerty i takie rzeczy. Natomiast, jakby ktoś chciał żyć z muzyki, no to życzę powodzenia. <grywa> A powiedz mi w tych latach 90. -tych no. faktycznie zarabiali, zarabialiście na płytach i to się zmieniło teraz, kiedy ten sposób dystrybucji, tak się bardzo zmienił, czy to też było jakiś tam... Nie, to było bardzo różne, wiesz. Na samym początku, kiedy ja zaczynałem grać, miałem 19 lat, to jeszcze były tak zwane weryfikacje, czyli nie muzycy, którzy w zespole mieli weryfikacje czyli byli profesjonalistami, mhm. musieli zdać egzaminy specjalne nuty, znać i tak dalej śpiewać. No to oni dostawali wypłatę większą, a amatorzy, tak jak ja, dostawali dużo mniejsze wypłaty kilkukrotnie. No i, i tak było kiedyś, kiedy, niezależnie od tego, czy stadion, czy klub. A w latach 80. uwierz mi, że to było zupełnie, zupełnie inne, inne, no inne, inne liczby to było. Mhm. To wszystko było. Zupełnie inaczej przeliczane ludzie nie, nie, nie siedzieli w internecie nie, nie alienowali się nie uciekali od rzeczywistości w jakiejś nie stać ich było na inne rozrywki tylko chodzić na koncerty na, na do kina na spektakle to były coś co dawało ludziom dużo szczęścia dzisiaj człowiek szuka tego szczęścia właśnie przez media społecznościowe czy filmy w internecie i tak dalej ja do dzisiaj lubię chodzić do kina no tak. czasami jest pusta sala ale my siedzimy z on lubię to. To nie jest to samo, oglądać potem na laptopie Jasne. film, nie? I tak samo, i to chyba jedni lubią jak, jak jest gotowany obiad przez konkretnego kucharza i jest przepyszny, albo idą do tak zwanego fast foodu, nie? I też mhm. może im smakować i wszystko jest dobre, tylko trzeba się zastanowić, co się chce w życiu robić i co daje człowiekowi szczęście, a tym, a potem jak człowiek jest szczęśliwy, może się tym dzielić z innymi, nie? No, ale w moim wypadku zawsze musiałem mieć pracę, prowadzę działalność gospodarczą, pracuję, w różnych, yy, różne rzeczy na boku muszę robić, żeby, żeby utrzymać rodzinę. Nie? Teraz, mhm. kiedy mam już tych wnuków tyle, no to wiadomo, że te moje dzieci mają swoje rodziny. Natomiast yy, zawsze starałem się być odpowiedzialny, jeżeli chodzi o, 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 o różne rzeczy związane z moją rodziną przede wszystkim. No bo to jest zdecydowanie na pierwszym miejscu przed muzyką. Ale gdyby nie rodzina, ja może nie miałbym tyle y, zapału i korby, żeby grać, nie? No właśnie. Bo to nie jest tylko odskocznia albo ucieczka od obowiązków, tylko to też y, jak czujesz się kochany przez żonę, jak czujesz się kochany przez dzieci, jak czujesz, że jesteś szczęśliwy, no to potem się to wyraża jakoś, nie? To potem chcesz no, dzielić się tym nie. No daje ci to energii na pewno. No, proszę cię, pewnie. Że jak ja się pokłócę z żoną, jadę na koncert, to mi jest tak smutno, że... Wszystko jest do dupy. Brzmienie, gitara, wszystko. A właśnie. No. Ale jak jestem w jedności, wiesz, że jestem razem z nią. Mieliśmy fajną noc i mogliśmy być razem, fajnie i poczytać też książki iść do kina, spędzić czas razem, porozmawiać o czymś poważnym. No to ma przełożenie potem, że, że jestem szczęśliwy na innych polach. Nie? Oczywiście. A wspomniałeś o tych kinach. Też zauważyłeś coś takiego, że. Po tej pandemicznej rzeczywistości, faktycznie te sale kinowe, jeżeli to nie jest jakiś wielki hit, często są puste, ale sale koncertowe, mam wrażenie, zapełnione bez problemu. Zależy, nie, bo to zależy właśnie, to jest bardzo dziwne, nie? że bo jak gramy koncerty, to nie wiem, czy to od miasta zależy, od środowiska, nie mam pojęcia. Czasami jest 200 osób, a czasem jest 1000 osób. nie? Mhm. I nie wiem, od czego to zależy. I nigdy my ruszając teraz z flebrzekiem na tą trasę 29 bierzemy, sami wszystko organizujemy. Jest kilku organizatorów, którzy robią też jako klub koncerty, ale generalnie my wynajmujemy salę, płacimy za nagłośnienie, za wszystko i ryzykujemy wszystko, nie? jadąc na taką trasę. Mm -hmm. Naprawdę to, żeby, żeby ta trasa, bo na pewno będzie super, nie? To na pewno my się będziemy cieszyć, cieszyć z grania nowych numerów na całej nowej płyty i, i tych nie może zabraknąć znanych, flagrzykowych numerów. Ale jeżeli chodzi o, o, o takie koszty związane z tym wszystkim, z wynajęciem sal, z drukiem biletów, yy, promocją i tego to wszystko, no to to jest po, poważne, yy, poważna praca, którą trzeba wykonać dwa, trzy miesiące, cztery czasami wcześniej. Nie? Mhm. A potem jak już jesteś na trasie, to może tylko się tym cieszyć. Nie? Jasne, no to dla ciebie dobrym powiedzmy, rezultatem jest, jak po takiej trasie wyjdziesz na zero, czy... Nie coś patrzę tam... na to. Ja się cieszę, że będziemy grali te, te nowe numery, nie? To nie jest tak. Jakoś, wiesz co, no, umówmy się, że no... Nigdy nie byłem głodny, nie? Moje dzieci nigdy nie były głodne. Zawsze się coś... Zawsze był jakiś sposób, że jak była jakaś dziura, to się pracowało, nie? Ale to... To są osobne jakby... Ja, ja, rozdzielił to wszystko, nie, bo jak pieniądze wchodzą na teren twórczości, to niszczą wszystko. To musi być robione pro publico bono. Wiele razy graliśmy koncerty i gadaliśmy z chłopakami, sobie z luksami, że w życiu nie wzięliśmy pieniędzy za, za żaden koncert. Nigdy. nie. Tylko za dojazdy po 1200 kilometrów czasami jednego dnia, bo 600 w jedną, zagrać koncert i trzeba wrócić, bo rano no. do roboty. To zaczekanie między próbą a koncertem czasem jest 10 godzin czekania. To rozłąka z rodziną. To czasami spanie w aucie na, na stacji benzynowej. Wiesz, to, to za to możemy dostać honorarium. <grym> Ale za samo granie, no to, to nie muszą nam płacić. Nie? Bo to granie jest y, absolutną gratyfikacją wszystkiego podczas tego święta, jakim jest koncert. Dla mnie nigdy, zresztą dla chłopaków też, z którymi gram, nigdy nie jeździliśmy na tak zwane joby. Znaczy jeździłem na joby na przykład na Wesela, to był job, mhm. nie, trzeba było zagrać. i Natomiast koncert to jest zawsze święto i na taki koncert się czeka, czyści się gitary, zmienia się struny i się już spać nie może, bo jadę dzisiaj, gram w stoku dzisiaj gram w Rzeszowie, dzisiaj gram w Tamie, w Poznaniu. Jak to będzie brzmiało zobaczymy. Nie? Czyli musisz być w trasie, gdzieś tam musi być tam balans zachowany, żeby było i studio i tworzenie tej nowej muzyki i cała to ta inne, otoczka. To są inne rzeczywistości. są inne. Ale żebyś był szczęśliwy, potrzebujesz tego i tego jako muzyki. żeby być szczęśliwy potrzebuje mieć kontakt z najwyższym. <grym> Bo to, nie Dzieli z miłością. Nie? Źródłem szczęścia jest miłość jednak. Nie? Jak brakuje tej miłości, to się pojawiają smutki, yy, złośliwości, hejty. Z nieszczęścia się to rodzi. Przecież nie, człowiek szczęśliwy nie ma nienawiści. Nie? Mm -hmm. Wręcz ma usprawiedliwienie dla, dla siebie i dla innych. Nie? A wiara Cię mocno napędza jako człowieka? Wiara z, y, tutaj z Poznania? <laughs> nie no. Wiara z, z, tak. ze stadionu. To tak, nie no, nasze na, tutaj takie na lokalne na no, W poznaniu na, na ludzi, na załogi się mówi wiara, nie? Tej wiara, wuchta wiary to jest dużo ludzi u nas, tak. nie? No, ale jeżeli chodzi o, chodzi o wiarę, no to na pewno jest to absolutnie źródło wszelkiej działalności w życiu i rodziny, i grania, i e, zmagań różnych, nie? bo człowiek to nie jest tylko scena, to nie jest tylko relacja, ale jest też sam ze sobą, sam z absolutem, sam z całym wszechświatem i, i można często naprawdę zmagać się przez życie i walczyć cały czas, bo... Odkryłem, że największym wrogiem na świecie moim jestem ja sam, nie? z różnymi swoimi planami, koncepcjami. I żeby tu zachować wszystkie takie relacje, równowagę, no to trzeba stworzyć pole bitwy i walczyć. Nie? To, co chcę, albo to, co mi się chce, to jest duża różnica, nie? Mhm. bo chcę kochać, chcę być dla mojej rodziny i dla, dla zespołów, dla słuchaczy, a mi się chce czasami. Robić różne głupie rzeczy. Nie? No właśnie. No. no a powiedz mi, jak ty jesteś no zajętym człowiekiem, tak jak tu gadaliśmy, i ogarnianie swoich zespołów czasem po 18 godzin dziennie. Dużo czasu też spędzasz z rodziną. Czy ty masz czas w ciągu dnia dla samego siebie, żeby usiąść, nie? posłuchać płyty, przeczytać książkę? Tak. Jest dużo czasu w sumie takiego też dla mnie, nie, bo... Czyli nie śpisz. <laughs> nie, no wiele razy jest tak, że rzeczywiście niektórzy mnie odwiedzają o pierwszej w nocy, bo wiedzą, że wtedy możemy sobie pogadać. Mało jest czasu dla siebie, ale wystarczająco, żeby nabrać sił, nie. Znaczy mhm. czas dla siebie to ja liczę też z moją żoną, bo absolutnie czuję się w pełni człowiekiem, kiedy ona jest obok mnie, nie. No, ale mam czas też na książki, szczególnie jak wszystkie nasze dzieci się wyprowadziły poza ostatnim naszym osiemnastolatkiem, który jeszcze mieszka z nami, to wlazłem, oczywiście nie, nie, nie mam tak, żeby czytać książki, tak jak moja żona ma książki w stosy, a ja mam po prostu audiobook, nie? Mhm. I, I słucham bardzo dużo. I od grudnia nie, z 40 parę książek przyleciałem i kończy się jeden tom, lecę następny i mi to pomaga czasami oderwać się i nabierać sił na to, co się dzieje na codziennie. No kiedyś kiedy się tych audiobooków najlepiej słucha gdzieś? Nie wiem, jak samochodem, gdzieś na spacer? W trasie. Spacer? Mhm. <noise> nie, 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 byłem chyba w życiu na spacerze. Nieraz chyba byłem z żoną na spacerze, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiem, co to jest spacer. Ostatnich chłopaki byliśmy w Karpaczu i poszli na Giewont, nie? Ja mówię, ale po co? Oni, no ja, góry, zobaczyć, Ja mówię, ale ja nie wiem, czy ja chcę iść, nie? Chyba nie chcę, oni mówią, wiesz co, otworzyli nowy sklep muzyczny na Śnieżce, może byś poszedł zobaczyć, czy tam jest coś ciekawego. No dobra, dobra. Ale no tak jest trochę, wiesz, ja, ja muszę mieć cel, żeby gdzieś iść, jak mhm. tam nie ma coś, na, do, do, w jakim kierunku idę, to to jest równo, no nie mam, nie, może nigdy tego nie robiłem, więc nie doceniam tego, nie? Moja żona bardzo lubi spacerować i na wakacjach chodzę z nią. To jedynym plusem to mnie nabije się kroków. <laughs> wiesz sobie potem statystyki. Ile kroków? O, pół tysiąca. Całkiem nieźle, stary dziadku. A planujesz? No bo ten temat gdzieś tam też, jak słuchałem wywiadów z Tobą, się przewijał. Planujesz napisać kiedyś autobiografię? No, próbowałem kiedyś, ale to wiesz, co nie ma czasu. Ja lubię patrzeć, co jest dzisiaj i jutro. Mhm. Nie wiem, czy to jest. Nawet nie mam swoich płyt starych, wiele rzeczy nie pamiętam. Chyba to nie jest takie. Nie wiem, nie wiem. Myślałem o tym wiele razy, ale widzę w moim życiu, że wiele pomysłów, które miałem na różne rzeczy chciałem otworzyć knajpę, miałem sklep muzyczny, chciałem szyłem ubrania. Teraz mi się to sprawdza, bo, bo szyłem, w sensie projektowałem. Teraz mi się to gdzieś tam sprawdza, ale widzę, że yy, dużo mi brakuje do tego, żeby to miał jakiś poziom. Natomiast. No właśnie wiele z tych rzeczy to miałem, czułem, jakby ktoś szlaban kładł i nie mogłem iść dalej, nie? Mhm. No i, i tylko chyba w, w muzyce mam takie coś, że jest trudno, ale ja idę dalej. Nie ma szlabanu, ale jest pod górę, nie? I to jest fajne. Jak wspominasz czas pandemii, jak, jaki to był czas dla ciebie? Yy, czy cierpiałeś, nie mogąc grać koncertów? No i tak. jak wtedy zespół zarabiał na siebie. Ja, co wtedy robiłeś? Czy Wiesz korzystałeś co, to z tego był, czasu? To był taki czas. Ja dużą część mojego życia y, zmagam się z chorobą. Nie? To, jest, to jest wcale nie te sztuczne zastawki w sercu, tylko nerwica lękowa. To jest mhm. taka modna, ostatnio na maksa. Wszyscy szukają, czy mam nerwicę lękową. Nie? 100% jak ktoś ma objawy takie somatyczne te, tego schorzenia, no to, to, to nie zazdroszczę. Jest to bardzo trudne zmaganie. Myślę, że wiele razy moje, moja nieustanna chęć tworzenia i pracy i tak dalej to jest próba też zajęcia przestrzeni w moim życiu, bo jak masz zdiagnozowany horror wakui, to znaczy lęk przed pustką, nie? To, to człowiek rzeczywiście próbuje coś robić, żeby tą pustkę yy, okiełznać jakoś, wiesz, czy zapełnić, mhm. nie? No i... i Krając z luksus mogłem zejść z leków. Nie? I rzeczywiście przez 10 lat nie brałem w ogóle leków na nerwicę. Nie? No ale jak przyszła pandemia, yy, to znowu gdzieś tam to był taki trudny czas, bo. No bo właśnie, bo pierwszy raz coś takiego było zamknięcie, yy, niepewność, irytacja mechanizmami tego wszystkiego, co się dzieje naokoło zniewolenie. Spowodowało, że znowu wróciłem na leki. Nie? Jestem od, od pandemii jestem na lekach. Oczywiście one pomagają bardzo wrócić do, blokują tę, tę ucieczkę serotoniny i pomagają funkcjonować normalnie. Natomiast no, to był ciekawy czas. Fajne płyty powstały też tutaj, ten Anno Domini czy Electrolux Torpeda, to są, to są jeszcze inne... Dla mnie to są płyty, które właśnie są związane z tym momentem. I jest mhm. parę numerów, które fajnie to, to opisują, czy cel, sęk. Nie? No i, i ta pandemia nie była fajna. Dużo trzeba było. My, my to był taki moment, kiedy ruszy mieliśmy ruszyć w trasę, i wtedy już była pandemia, ale zamknięto wtedy koncerty i tą mhm. wszelką działalność, więc zagraliśmy na trasie tylko jeden koncert. Ja wtedy załapałem pierwszy raz Covida. No i ja go łagodnie przyszedłem akurat. I oprócz tego, że straciłem bezpowrotnie węch. Wtedy już trzy lata nie mam węchu. Nie mogę wąchać potraw, nie mogę wąchać wiosny. Nie mogę wąchać okładki. Nie wiem, jak, czy ona pachnie jeszcze tą farbą drukarską, czy nie. No, ale, ale nie szkodzi mam jeszcze nosa na inne sprawy, nie? Mhm. Natomiast musiałem posprzedawać moje gitary niektóre, które bo trzeba było ludziom zapłacić ZUS, trzeba było zapłacić, trzeba było zapłacić rachunki. Te wsparcie, które y, kultura i sztuka dostały, to też były takie, że no, trzeba było popłacić po ludziom też, nie? No przeżyliśmy to jakoś, natomiast y, Cały ten system, który wtedy pokazał prawdziwe swoje oblicze, jaki jak mamy obecnie na świecie, no to, to, to z najgorszej strony się pokazał. Nie wiem, czy to była tylko próbka, zajawka tego, co może być jeszcze kiedyś w przyszłości. Nie mam pojęcia. Był to trudny czas na pewno, nie? Ale jak jest trudno twórcy, to po, powstają dobre rzeczy. No właśnie. To, to, to pojęcie, to sformułowanie ma znaczenie, że artysta. Głodnym bardziej płodnym? Oczywiście zdecydowanie. Zdecydowanie. Pytanie czego głodny, nie? Mhm. No, bo można być głodnym właśnie na miłość i próbować twórczością swoją żebrać o tą miłość, nie? Można być głodnym pieniędzy i wtedy prostytuować się ze sztuką. Można być głodnym. Czego jeszcze? Nie wiem. No, obiadku. <laughs> ale to jest inny głód. No, Kazik. Kazik zawsze, kiedy pisał teksty, czy pisze teksty, one są wielopłaszczyznowe i mają drugie dno, trzecie, czwarte. Każdy kij ma dwa końce, ale co znajdziesz, co zrobisz, kiedy znajdziesz z trzecim końcem? Nie, ja śpiewa Kazik. No. Myślę, że... No. Myślę, Kazika jest dużo bardzo ciekawych rzeczy. A miałeś taki czas, kiedy czułeś się syty jako artysta? I w jakiś sposób ci to nie. przeszkadzało? Nie. To jest no to jest ciekawe, bo wydasz płytę i teraz, jakbyśmy mieli nagrywać następną, to ja już mam, to ja już mam schizę. Nie? Mówię, czy uda się jeszcze coś takiego zrobić jak Sugar Free? Nie sądzę. Wiesz. I dobrze, że mam Lux Torpedo, gdzie mogę teraz zupełnie iść w innym kierunku. Dobrze, że kończymy z tym Oteuszem, że to jest zupełnie inne. I trudno powiedzieć, nie można się przykroić do jednego stylu muzycznego, bo wtedy deprecjonujesz wszystkie inne. Wtedy mówisz, Taka, taki rodzaj muzy to musi być, wiesz, no stress. A za chwilę wiesz, leci coś inny podkład, inne wokale po polsku i tak dalej. Trzeba kochać te wszystkie rzeczywistości i nacieszać się tym. Nie? Znajdować w tym jakieś fajne momenty, które mnie ubogacą, dadzą mi coś, sprawią mi i słuchaczom jakieś, jakąś radość. Nie? Ale nigdy syty, syty czy, czy na przykład zawsze pogoń za zajączkiem w twórczości jest najważniejsza. Nie? Myślę, że złap, jak ktoś złapie zajączka, no to jest, mu musi być bardzo trudno. Zobacz, ilu takich ludzi, którzy odnieśli niespodziewane nagłe sukcesy, nie? oni popełniali wiele razy samobójstwa, nie? bo nie dźwignęli tego. Zresztą pamiętam był taki moment 1 kwietnia. No, kilka lat temu by, byłem zaproszony razem z Hedem z Korna, gitarzystą, i z um, Dawidem Piersem z zespołu no Longer Music i w trójkę byliśmy na takim spotkaniu w Warszawie, gdzie dzieliliśmy się swoim życiem i Mihed poopowiadał takie rzeczy, że kurcze, mówi to było straszne, kiedy spełniają się wszystkie twoje marzenia. Mm. I, I po prostu jest takie przebodźcowanie, że człowiek nie wie kim jest, Zaczyna, to ja tego nie doświadczyłem, nigdy nie miałem takiego, wiesz, fejmu, nie? Zawsze byłem piąta liga, ale za to zaangażowana, z wiesz, buty na korkach tańsze, ale, ale grało się, kopało się bramki, tak kopie się bramki do dzisiaj. Natomiast oni wtedy trafili naprawdę na top zupełnie mieli swoje odrzutowce, ludzie, których słuchali, przychodzili do nich do garderoby, wiesz, dla nich to jest takie mocne doświadczenie i on mówi, że, że dragi im tam pomagały i, i w pewnym momencie, wiesz, mógł stracić życie i wszystko, nie? No właśnie, no, ludziom z zewnątrz y, się wydaje, że to, no bo że, ktoś że, że to jest takie fajne. dlaczego ktoś jest taki fajny? Patrz, Chris Cornell, Kurt Cobain, y, y, Amy Waynehouse, nie? Chester Bennington z Ringi Park. No, gdzie oni się podzieli? Bo oni, oni nie wytrzymali tej presji, nie? Nie wytrzymali tej presji, tej autopresji, Czyli bo masz, można, można być ma... zakochanym, zagłaskanym na śmierć, nie? No tak. A masz wrażenie, że lepiej właśnie jest ten sukces, nawet mniejszy, ale budować pięterko po pięterku, stopień nie, po stopień, cieszyś... gdzieś tam bardziej się to docenia wtedy? Co to jest sukces? No, można to różnie definiować, ale, no ale myślę, że. Zadajesz mi pytanie o sukces właśnie. Co ty? Jakbyś powiedział mi, co, co dla ciebie jest sukcesem? No dla mnie sukcesem jako muzyka, nie wiem, wczuwam się pewnie byłoby to, że mogę z tego żyć na godnym poziomie. To, że mam grupę zaangażowanych, fanów, którzy, z którymi jestem cały czas w kontakcie, że mam społeczność. Mhm. No i oczywiście oprócz tego poukładane życie prywatne. I myślę, że, no. że to można określić mianem sukcesu. No, nie zawsze rozumiem, sukces rozumiem. chyba jest e, tym, że ma się miliony na koncie. Nie? No. no chyba, że chyba, że ma się w bankach długi miliony, ale powiem ci, mm, dla mnie chyba największym sukcesem jest to, że spotkałem dobrochne, tak jakbym miał powiedzieć. Pieniądze w naszym małżeństwie pojawiły się nagle wielkie pieniądze, jak Arka miała taki boom. Mhm. To mogliśmy. Y, ja mogłem zrobić prawo jazdy i mieć. Nie, już miałem prawo jazdy, bo Easy Drinkers, przecież wtedy, pamiętam, dostało pieniądze za płytę duże, chyba za czwartą. No, ale, ale to jest tak trochę, że to jest największy sukces spotkać kogoś, kogo się kocha i. I czuję się kochanym. Wtedy nie trzeba niczego więcej, nie? A, a granie... Ważne jest, żeby, żeby ludziom się to podobało. No bo dla kogoś to też robisz, nie tylko dla siebie, nie? Już takim egoistą nie jestem, nie? Chociaż jestem, ale nie aż takim, nie? Lubię, jak się to podoba komuś, nie? Chociaż niewielu, ale zawsze. To jest, to jest miłe po prostu, nie? Natomiast... Y Chyba życie rodzinne i, i, i żona to jest największy sukces. Bo zespoły się zmieniają, czasy się zmieniają, instrumenty się zmieniają, wszystko się zmienia, nie? Mhm. ale miłość w rodzinie to jest coś, co, co się nie zmienia. Dobra, a weźmy sobie na tapet inne słowo, słowo wypalone. Czy czułeś się kiedyś wypalony jako artysta i wypalony jako tak. człowiek? Tak, tak. Jako człowiek to nie wiem, co, jak można się czuć jako człowiek. Funkcje fizjologiczne? Nie, taki powiedziałbym zrezygnowany w bardzo ciężkim punkcie no tak, życia, tak. który trwa dłużej niż chwila. Znaczy tak, tak. No z tą, na pewno ten, ten lek przed pustką to jest taki pewien objaw pewnego wyczerpania organizmu i psychiki. Nie? Ale to są koszty tego, co się robi na co dzień. Nie? Jak masz tyle, tyle zadań, bodźców... Y i jakąś taką wrażliwość nieuporządkowaną, no to na końcu musisz zapłacić słono za to, nie? Mhm. Kiedy gramy weekend koncerty, poniedziałek jest zawsze Ozzie Osborne, chacie wiesz, ja zanim się pozbieram, mam dużą pomoc, nie? Bo przyjadą wnuki, dziadku to, dziadku tam to tego. I nie mam czasu reflektować, jak się czuję, tylko muszę po prostu stać na posterunku, nie? A i to jest duża pomoc. Natomiast, no jest, jak jest dużo bodźców, to potem człowiek odchorowuje to na pewno, nie? Mhm. Natomiast. Wypalony muzycznie? Oczywiście. Yy, są takie dni, że mówię, już nic więcej nie zrobię, bo sobie posłuchałem Fair Play albo posłuchałem sobie płyty, ostatnio słuchałem jedynki acidów. jak ja się pośmiałem, mówię, kurczę, bez narkotyków takie rzeczy robiliśmy, nie? Może dlatego, że nie znaliśmy się na kompozycjach, robiliśmy rzeczy tak genialne, że, że dzisiaj byśmy się bali może takich, albo nie wpadlibyśmy na takie zwariowane pomysły, bo teraz wiemy co, co można, co nie można, a wtedy nic nie wiedzieliśmy, graliśmy cokolwiek, ty co, czekaj, fajne, łej, to wrzućmy tego numeru, nie? a to nie pasuje, jak nie pasuje, zarobiście, pasuje, Czo a kto powiedział, że nie pasuje, no, no Zappa jest tego najlepszym przykładem, nie. To, to jest wszelkich konwencji, to było to duże alibi, było dla nieumiejętności tworzenia fajnych kompozycji. No ale, ale te kompozycje po latach się jakoś tam cieszą mnie, nie? I te, słuchając starych rzeczy mówię, nie, to były czas, miałem 20 lat i to było fajne, nie? No ale potem, potem przychodzą płyty, gdzie jestem mega zadowolony, nie? I nie ma co porównywać, ale, ale jest to zapis tej chwili, nie? Muzyka jest zapisem te, tego spotkania ludzi, którzy to Nagrywali, którzy byli razem i to, co się między nimi wydarzyło, jest tutaj nagrane. Dlatego tak. Dlatego emocjonalnie podchodzę do każdej płyty, do każdej. Jasne. Na koniec kilka słów do widzów, do fanów, do oglądających. Możesz cokolwiek powiedzieć, zaprosić na koncerty, co chcesz. Dobrze. Yy, zostało powiedziane tak dużo. Ja nie wiem, czy Hubert to zmontuje, czy będzie taki. Yy... Taka pogawędka ze studia Długa, to jest jego ten, ale i tak dużo słów było powiedziane. Koniec, nie potrzeba więcej słów. Bardzo Wam serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich zespołów, które gram. Bardzo Wam dziękuję za, za to, że y, odbieracie to wszystko, co my robimy w taki sposób y, normalny, że sprawia Wam to przyjemność, bo taki mamy feedback wiele razy. Zapraszam na trasę. Bilety właśnie odebrałem. Już od 29 października ruszamy z zespołem Flapjack z tą trasą Sugar Free Tour, a potem trasa zespołu Lux Torpeda. A potem jeśli ktoś ma dzieci albo chciałby pośpiewać kolendy, to grudzień, styczeń Arkanałego koncertuje z kolędami. Ale w grudniu jeszcze będzie przecież y, ta fajna trasa z zespołem Iluzyn. Y, też bardzo miło wspominam początek z Illusion, jak graliśmy, to dużo nas zainspirowało do dalszego grania z Flapjackiem. No i w grudniu mamy trzy koncerty z Illusion. Yy, Hubert pewnie wrzuci link do, do tych wydarzeń, za co będę bardzo wdzięczny. Możecie zobaczyć, gdzie gramy. Jest Poznań, jest, jest Łódź, jest Białystok, jest Krosno, jest Lublin, jest Gdańsk. Zobaczcie, Startujecie tam... w Poznaniu? Startujemy 29 w Tamie. Potem jest mhm. Łódź, wytwórnia, bardzo fajny klub. Potem jesteśmy w Białym Stoku w Gwincie, na drugi koniec Polski. Jedziemy. Okej, okay, Warszawę też macie, czy nie? Mamy. Będzie, Warszawa będzie razem z Illusion. Aha, okej. Okay. Dobra. Będziemy grali w parlamencie. I luks torpedowe koncerty yy, to już widziałem w październiku. Jest też tam, a nie? Jeden koncert tam, ale generalnie te koncerty Luxtorpedy będą też inne niż poprzednio. Chcemy zrobić, wiesz co? Robaczywą trasę po pierwsze, mhm. wszystkie numery z robaków plus jakieś hity. Okay. A na koniec chcemy zrobić taką niespodziankę, która już nie będzie niespodzianką, jak to powiem, ale warto to powiedzieć, bo Krzyżyk wpadł na fajny pomysł, że kończy się koncert Luxtorpedy, półtorej godziny ułojenia. Zmienia się kompletnie scena, wystawiamy inne instrumenty i gramy akustyczne elektro numery, okay. albo jeszcze zobaczymy, co nam będzie, jak to, co będzie fajnie brzmiało. Może warto wtedy by było zagrać właśnie te utwory spokojne w, na gitarach akustycznych, mm. w minimalnym, takim małym, wiesz, zestawem perkusyjnym, żeby na koniec tak wyciszyć i spotkać się z tym człowiekiem zupełnie w innej rzeczywistości. Myślę, że taki, to będzie taki podwójny yy, koncert. Okay. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Przyjemność. Dzięki. Dzięki.